powiedzieć. Mam za zadanie przedstawić projekt. Projekt, którego efektów końcowych jeszcze nie ma, ale będą. Tak naprawdę biorę się za dosyć niebezpieczny temat. Właściwie chcę zmieszać dwie wybuchowe mieszanki, to znaczy internet i sztukę. Tutaj mamy nasz rozkład jazdy. No i tak, i każdy slajd jest ponumerowany. Oczywiście to jest dla mojej wygody, ale oczywiście też dla was, żebyście wiedzieli, kiedy w końcu skończę mówić. Jeżeli chodzi o moją osobę, to nazywam się Kasia Wnukowska i właściwie nie chcę przedstawiać się w standardowy sposób. Chciałabym, żebyście po prezentacji mogli ze mną porozmawiać na właściwie obojętny jaki temat. Mogą być to mazury, z których pochodzę, mogą być to szkolenia, w których po prostu nagminnie i maniakalnie uczestniczę, bądź też książki, które po prostu uwielbiam. Jeżeli chodzi o pytania, ja też je sobie zadaję i przede wszystkim staram się na nie odpowiedzieć na moim blogu. Tutaj macie adres bloga. Główne pytanie to jest oczywiście, jak założyć swoją własną firmę. W międzyczasie powstało mi następne pytanie, to znaczy, jak właściwie prowadzić blog? Dlatego są tylko dwa slajdy, znaczy dwa posty. Ale będzie więcej. Tutaj jest właściwie realizacja firmy Waldeco, firmy, która przyczyniła się do mojej inspiracji i do tego, żeby projekt wszedł w życie. Jeżeli chodzi o firmę, to reprezentuje ją Małgorzata Kramra. Dzięki Małgosiu. Nie macie tutaj z nami, ale jest jej córa Martyna. Dziękuję. Tak naprawdę co? Do głowy przyszło mi to, że podczas kiedy była Deko, chciałam rozszerzyć swoją działalność właśnie na internet. Nie wiedział, jak to do końca zrobić. Internet jest obecny tak samo jak komputery w naszej codzienności. Pewnie większość z was wygląda właśnie tak. Ja na pewno. No i internet to jest potęga. To jest potęga, ale i zagrożenie. Zagrożenie przede wszystkim dla sztuki. I co będzie wyróżniało mój projekt od konkurencji? Nie będę gonić się poza konkurencją, zamierzam iść w zupełnie innym kierunku. Chciałabym, żeby portal, który powstanie na jesieni, w zimie 2011 roku, wyróżniał się alternatywną formą. Żeby przede wszystkim znaleźć młode talenty. I będę szukać nie tak jak tutaj pan na obrazku, ale żeby szukać efektywnie i skutecznie. Poszukuję grafików, projektantów, fotografów, designerów, którzy chcieliby właściwie zaprezentować się w internecie, zaprezentować swoje prace oraz je po prostu sprzedać. Jeżeli chodzi o ideę portalu, portal będzie łączył szeroko pojęte środowisko artystyczne z nabywcami. I zamierzamy obnażyć, ale obnażyć w bardzo pozytywny sposób sztukę. I tutaj tak, to jest właściwie plakat promujący na razie ankietę. I stąd moja wielka prośba do was, jeżeli znacie jakiegoś artystę, bądź sami jesteście artystą, proszę wypełnijcie tą ankietę, ponieważ chcę jak najbardziej dopasować ten portal do waszych potrzeb. Ankieta jest króciutka, zajmuje może 6 minut. Okej, co jeszcze będzie na portalu? Na portalu będziemy wspierać sztukę, będziemy dążyć do tego, żeby eksperci z danej branży, czy to właśnie z malarstwa, czy z fotografii, z różnych szeroko pojętych, mogli dać jakiś feedback młodym artystom. Tutaj jest rywalizacja, wiadomo, w każdej sferze naszego życia jest rywalizacja. O konto na naszym portalu będą ubiegali się tłumy, ale wygrają tak naprawdę tylko najlepsi. Stąd się śpieszcie. Tutaj może taka bardzo krótka refleksja. Zawsze rzucę siebie na głęboką wodę, bo tam dalej jest do dna. I tak naprawdę to jest idea, która mi towarzyszy, bo biorę się za projekt, do zrobienia jest bardzo dużo i tak naprawdę liczę na waszą wielką pomoc. Projekt to jest właściwie kręta droga, to jest kręta i długa droga. Jeżeli chodzi o pomoc, jakiej potrzebuję, to przede wszystkim wypełnienie tych ankiet, super. A po drugie po prostu poszukuję ludzi, którzy chętnie zaangażowaliby się
przed całą naszą edukacyjną portalu, którzy bardzo chętnie przyswajamy i oswajamy sztukę dla nabywców sztuki, którzy nie bali się po prostu o niej mówić. No i to właściwie jest to główne przesłanie. Nie pamiętam, co jest dalej. Okej. Najgorsze, co można zrobić z talentem, to wstydzić się go pokazać światu. I tak naprawdę myślę, że internet jest do tego świetną drogą, żeby rzeczywiście pokazać się przede wszystkim dla młodych artystów, którzy nie mają koneksji, nie mają układu, bo już dopiero je starają się wypracować, żeby właśnie zadziałać w internecie. No tak naprawdę, jeżeli pomożecie mi, jeżeli nie wiem, będziecie chcieli ze mną porozmawiać, czy dowiedzieć się na temat szczegółów projektu, to poczujecie się właśnie tak. Poczujecie się tak właśnie jak pani na obrazku, to znaczy satysfakcja gwarantowana. Jeżeli chodzi o wszelkie technikalia, to stworzenie portalu, stworzenie dobrego CMS-a, wypromowanie i wypozycjonowanie portalu, to jest bułka z masłem. To jest bułka z masłem, ponieważ mam ze sobą sztab ludzi, którzy się na tym znają, którzy tak naprawdę bardzo chętnie się to zaangażują. O sukcesie tak naprawdę mojego projektu będzie w stosunku do ludzi. I tak naprawdę mam nadzieję, że do zobaczenia w sieci i że tak naprawdę wszystko się uda. Jeśli już nie ma 2011, będziemy wchodzili na ten lek. No i właściwie dziękuję, że mnie wysłuchaliście. 6 minut 40 sekund. Wow!